Czy Donald Tusk powinien stanąć przed komisją weryfikacyjną za uleganie wpływom rosyjskim i czy 4 czerwca jest ważne? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest prezydent Lech Wałęsa. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, Sejm dzisiaj zajmie się głosowaniem w sprawie komisji weryfikacyjnej dotyczącej rosyjskich wpływów w Polsce. Ci, którzy zostaliby uznani przez komisję za osoby ulegające rosyjskim wpływom, oni mogliby stracić prawo pełnienia państwowych funkcji na 10 lat. Czy taka komisja powinna powstać? W żadnym wypadku. Jeśli powstać, to do osądzenia Kaczyńskiego, który spotykał się z agentem rosyjskim. Wprawdzie miał pozwolenie na jedno spotkanie ode mnie, ale potem on z tego, co słyszę, kontynuował już na swoją odpowiedzialność. Więc powinien być rozliczony jako pierwszy. Czyli te sytuacje, o których pisał chyba też Tomasz Piątek, o tym, że Kaczyński spotykał się z rosyjskim szpiegiem, są prawdziwe. Tak, i dlatego za to trzeba by rozliczyć, bo jak mówię, ja dałem mu pozwolenie na jedno spotkanie, bo ja chciałem w tym czasie, kiedy jeszcze nie udało się wyprowadzić wojsk sowieckich, chciałem, żeby Rosjanie sobie pomyśleli, że z nami też można będzie się porozumieć, że my jesteśmy amatorami, że oni sobie z nami poradzą, więc specjalnie pozwoliłem mu na jedno spotkanie. Panie prezydencie, a widzi pan, żeby ktoś ulegał w polskiej polityce rosyjskim wpływom, czy działał na rzecz Rosji w ostatnich latach? Tego nie można zdecydowanie przesądzić, bo nie wiemy o wielu sprawach. Ale na pewno w tej grupie, w której ja uczestniczyłem, nie było nic podobnego na pewno. A czy Donald Tusk jest osobą, która działała na rzecz Rosji i mogłaby zostać odsunięta od ewentualnego pełnienia władzy w przyszłości? To znaczy, że oni kombinują, natomiast ja myślę, że jednak ostatni dzwonek, aby społeczeństwo się obudziło, bo jak mówiłem, jako pierwszy doprowadzą do wojny domowej, prędzej czy później, bo to, co robią, jak rządzą, jak kradną, jak łamią prawo, to nie może być w nieskończoność. Andrzej Duda powinien taką ustawę zawetować, czy myśli pan, że podpisze i się zaangażuje w kampanię wyborczą prezydent? Właściwie nie ma wyboru, musi to zrobić. Jak nie zrobię, to znaczy, że też będzie sądzony w przyszłości. A Andrzej Duda, jak pan postrzega prezydenta Polski, swojego następcę? Od początku do końca jestem przekonany, że to nieszczęście dla Polski. Oczywiście ładnie to robi, ładnie mówi, ale robi nie najlepiej dla Polski. Trzeba pamiętać, że faszyzm, komunizm zabijał nam ciało, a oni zabijają nam ducha, ale to jest jeszcze gorsze. Panie prezydencie, na czele takiej komisji weryfikacyjnej mógłby stanąć Paweł Kukiz, wcześniej w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj okazuje się, że ma kandydować w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu. Jakie pana jest zdanie na temat Pawła Kukiza? Cię widzimy, jak się zachowuje. Także to jest karierowicz, który utrzyma się polityki, bo przy tym jeszcze i prywatnie coś tam zarabia sobie. W związku z tym jest taki moment w demokracji, na początku, że pewnie ludzie przechodzą, są wybierani, ale nie sprawdzają się i demokracja zweryfikuje ich. Panie prezydencie, czy wybierać pan 4 czerwca na marsz do Warszawy? Tak, zamierzam być w tym dniu w Warszawie. Pański inny następca, Aleksander Kwaśniewski, nie będzie w tym dniu w Warszawie, będzie promował swoją książkę w Gdańsku, no i nie przyjedzie, bo ma inne obowiązki, promuje właśnie książkę. Jak pan ocenia? No wie pan, jakiś dobry wykręt znalazł, ale więc ja nie chcę go oceniać, bo musiałbym wiele rzeczy niedobrych powiedzieć, a nie chcę tego robić. Przemówi pan na marszu 4 czerwca? Jak dadzą mi głos, no to oczywiście jestem zawsze gotów. Szymon Hołownia nie wystąpi na tym marszu, będzie gdzie indziej w Polsce. Czy to błąd, czy powinien być również 4 czerwca w Warszawie na marszu? Mówiłem kiedyś, kiedy zabiegano, abym ktoś tam trochę wsparł ich,
że zrobię to za 10 lat. No i przypuszczam, że dorośnie Hołownia, ale za 10 lat do takiej roli, jaką powinien pełnić. Czyli pan będzie namawiał za tym, żeby głosować na Koalicję Obywatelską, zagłosuje pan na Donalda Tuska, tak? Tak jest, w tym stanie rzeczy, jak dzisiaj jest Polska, to jest najlepszy wybór. Oczywiście to nie jest ideał, to nie tak ja widzę przyszłość Polski, ale na dziś to jest najlepszy wybór. Panie prezydencie, czy te najbliższe wybory parlamentarne jesienne będą najważniejsze od 4 czerwca 1989 roku? To znaczy z tego punktu widzenia, by się uchronić przed wojną domową, tak. PiS tyle narozrabiał, tyle przestępstw zrobił, że trzeba go jak najszybciej odsunąć od władzy, bo to stara się już niebezpieczne. Niebezpieczne dla Polski, dla każdego z nas. A nie jest tak, że bez względu na to, którakolwiek ze stron wygra, to ta druga będzie podważała te wybory i nie będzie spokoju? To znaczy, tego trzeba się obawiać, dlatego że jednak oni będą sądzeni. No, za te przestępstwa nie można tego darować. No i też będą się bronić. A więc zwycięstwo strony obywatelskiej musi być przygotowane, trzeba błyskawicznie będzie paru zwinąć i zatrzymać, bo inaczej będą przeszkadzać. A ma pan takie obawy, że te wybory mogą być sfałszowane? W 4 czerwca mieliście takie obawy. Bo na fałszu powstali, na fałszu są i bez fałszu nie istnieją. Panie prezydencie, 4 czerwca upadł również rząd Jana Olszewskiego. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że te rządy zostały obalone w wyniku spisku. Jak to wtedy było? Proszę pana, przecież pamiętam, że to był tak bardzo nieudany rząd, ja się też pomyliłem na Olszewskim i w ogóle, że Rokita pozbierał podpisy za odwołaniem tego rządu, bo to był rząd nieudaczników. I ratując się, rzucił tę agenturę po to, liczono na to, że tak się pokłócimy, że nie powstanie żaden rząd i będą sobie oni rządzić. A ja wymyśliłem wtedy, jak wiecie, Pawlaka, wsparłem tą stronę i odesłałem ich do narożnika. Gdyby wytrzymał psychicznie Chrzanowski, marszałek Sejmu, to bym nie wypuścił ich ani na 5 minut z tego. Ja chciałem natychmiastowo odwołać i natychmiastowo wyrzucić. Ale marszałek nie wytrzymał i dopiero na następny dzień jakoś tam coś pozbierał się. Ale wypuściliśmy ich z ręki. A to głosowanie, w którym Donald Tusk mówi, panowie, policzmy głosy, to nie był właśnie jakiś spisek przeciwko rządowi? No to przecież, bo on, jak mówię, niełatwy i gdybym nie sięgnął po Pawlaka, to byśmy nie zrobili tego, dlatego że była scena tak podzielona i oni liczyli na to właśnie, że nie pozbieramy większości. A ja wymyślałem wtedy Pawlaka i udało się. Jana Olszewskiego po latach jak pan ocenia? To wielkie nieszczęście, wielka pomyłka. On był i psychicznie nieprzygotowany, bo premier to musi 24 godziny na dobę pilnować i być czynny, a on był nieprzyzwyczajony, więc on zasypiał wszędzie, gdzie to możliwe, bo był nieprzygotowany do takiej pracy, a więc właściwie to tam Macierewicz spółka coś tam robiła, ale robiła to tak pod siebie. Panie prezydencie, pytam o Jana Olszewskiego, a jeżeli chodzi o adwokata, jeżeli chodzi o dorobek zawodowy pozapolityczny? To znaczy, on uczestniczył w różnych miejscach, które uważaliśmy wtedy za ważne, nawet proces Popiełuszki był głównym adwokatem. No tak, ale on nigdzie nic nie wygrał właściwie, tylko uczestniczył. I samo uczestnictwo daje mu jakieś zaszczyty. Natomiast trzeba by rozważyć, czy rzeczywiście on cokolwiek gdzieś osiągnął. Ale to trzeba by poważniejszego rozpatrzenia. Panie prezydencie, i na koniec, czy opozycja powinna się licytować z Prawem i Sprawiedliwością na programy, na przykład na 800+. Proszę pana,
no w tym stanie rzeczy, jaka jest demokracja, jakie jest społeczeństwo, jakie ma problemy, no to trudno być opozycją, no bo ci rozdają, mają możliwość rozdawania, więc jak tu wygrasz wybory, no bez tego, więc coś tu musi być mądrze, ale musi być coś proponowane, aby zainteresowanie społeczne było. Bardzo trudna rola opozycji. Bardzo trudna rola opozycji. Powinna się jednoczyć przed wyborami? Niezbędnie powinna być zjednoczyć się i stąd mam straszne pretensje do tych, którzy rozbijają jedność. Lech Wałęsa, były prezydent Polski, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za rozmowę. Dziękuję.